Witam. Walki z mysiorami ciąg dalszy. Do tego zaprzęgłem jedną roślinkę, a właściwie dwie. Jest to lawenda, którą widzicie, a drugą jest tymianek. Wiadomo, jak obydwie te rośliny pachną. Jest to zdecydowanie intensywny zapach. Podobno mysiory tego nie lubią. Co mam zamiar wykorzystać? Są to bardzo fajne roślinki, a ich jeszcze taką jedną bardzo fajną cechą jest to, że są miododajne i dają bardzo fajny miód. A że kwitną na fioletowo, to a ja lubię fioletowy kolor, to jest jeszcze ich dodatkowo fajna cecha. Co lepsze, jeszcze kwitną w tym momencie, czyli lipiec. Początek lipca, one kwitły jeszcze w czerwcu, niektóre. Więc fajnie uzupełniają te rośliny, które kwitły wcześniej. Znaczy, jest cały okres nieprzerwalny, kiedy coś kwitnie w sadzie. W tym momencie kwitnie koniczyna i lawenda. Wcześniej kwitły szczypiorki, a jeszcze wcześniej czosnki niedźwiedzie. Więc fajna opcja jako uzupełnienie kwitnących roślin do sadu. Też po rozmowie z sąsiadką przypomniałem sobie, że mysiory, jak każde organizmy, potrafią się przystosować i prawdopodobnie po jakimś czasie czy cząstki, czy szczypiorki zobojętnieją dla nich, więc warto mieć przynajmniej dwie różne rośliny, które jednocześnie będą odstraszać te mysiory. No, więc to tyle. Raczej, jeśli sobie coś przypomnę jeszcze kiedyś, to zrobię filmik. Ale na razie, do zobaczenia. Cześć.